W gminie Michałowo funkcjonariusze KAS znaleźli leśną bimbrownię. 350 litrów nielegalnie wyprodukowanego alkoholu zarekwirowała służba celno-skarbowa. Teraz producent leśnego trunku będzie musiał zapłacić wysoką cenę. W trudnodostępnym kompleksie leśnym w okolicach Rzedni Mundurowi znaleźli bimbrownię. Produkowano w niej na dużą skalę nielegalny alkohol. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zaskoczyli 37-letniego mieszkańca Białegostoku, który nadzorował produkcję alkoholu. Mundurowi ze służby celno-skarbowej z Białegostoku przechwycili 350 litrów świeżo wyprodukowanego alkoholu. Zabezpieczyli sprzęt, dwa piece ze stalowymi kominami i zbiornikami zacierowymi, kolumny i chłodnice, piec do podgrzewania wody oraz kadzie na zacier o łącznej pojemności 2,5 tysiąca litrów. Na terenie zlikwidowanej bimbrowni działała studnia głębinowa, z której pobierana była woda do produkcji bimbru. Przeciwko bimbrownikowi funkcjonariusze wszczęli postępowanie karne skarbowe. Zarekwirowali nielegalny alkohol i zabezpieczyli aparaturę do jego produkcji. Białostoczanin odpowie teraz przed sądem.